Pierwszy wyjazd na turnus rehabilitacyjny Zuza miała 10 miesięcy. Uzyskaliśmy pieniążki od firm z Gniewa, żeby, bo to są dosyć duże koszta, żeśmy pojechali na pierwszy turnus rehabilitacyjny do Małego Gacna i tam spotkałam się z wieloma właśnie rodzicami, którzy... ja nawet nie wiedziałam w ogóle, że fundacja, że coś takiego istnieje. Człowiek nigdy nie zwracał na to uwagi i mamy im podpowiedziały, że mogę złożyć pismo, taką prośbę napisać do fundacji. Oni założą subkonto dziecku, dzięki czemu mogę pozyskać środki na rehabilitację, leczenie Zuzy z 1% od sponsorów. Zaczęłam pisać różne apele z prośbami o pomoc, niekiedy to było nawet 400 listów miesięcznie wysyłanych. No i tak to się zaczęło, tak? Na początku nie wiedziałam nic. Żyliśmy tak, jakbyśmy żyli z normalnym dzieckiem. Po urodzeniu się drugiego dziecka, po 2 latach, no zobaczyliśmy, bo ona była bardzo spokojnym dzieckiem. No i urodziło się drugie dziecko, ona była zazdrosna i zaczęła właśnie, to zachowanie zaczęło się zmieniać. Poszliśmy najpierw do pani psycholog, jak miała tam 4-5 lat i mówimy, że nie radzimy sobie z wychowywaniem swojego dziecka. No ale ona rozmawiała tylko z nami, nie wzięła dziecka na żadne badanie. No i powiedziała nam, że jest rozpuszczone. Także my jeszcze bardziej denerwowało nas po prostu to jej zachowanie, bo ona robiła nam tyle przykrości, niszczyła rzeczy i to tak jakby to robiła ze złością, nie? A to wszystko po prostu wynika z choroby. Matki, najczęściej pytałam się matek, którym właśnie takie dzieci są i jedna o drugiej matka się dowiaduje właśnie o takich, gdzie można się pokierować, do jakiego lekarza, do jakiej rehabilitacji, do jakiej instytucji. Gdy Laura się urodziła w 29 tygodniu, ona do 9 miesięcy pozostawała w szpitalu i właśnie po 9 miesiącach, jak już wyszła ze szpitala, to wtedy pierwszą taką informację zasięgnęłam w MOPS-ie, w Pelplinie i tam oni właśnie na podstawie papieru właśnie, jak mocno jest córka tutaj właśnie uszkodzona, poinformowali mi, jakie świadczenia mi się należą. Dużo rzeczy dzięki rodzicom, którzy walczą też z takimi samymi problemami jak my na co dzień. I to tak idzie w parze, nie? Dużo teraz się dowiaduję od nauczycielki, która do Zuzy przyjeżdża, o różnych rzeczach, które się dzieją, co mogę dla Zuzy, czy są jakieś dofinansowania, co się dzieje właśnie w szkole, że mogę jechać na warsztaty z nią. Największe wsparcie właśnie zapewniam tutaj ten środek szkolno-wychowawczy. Możemy zawsze, ja zarówno jak i moje dziecko, możemy porozmawiać sobie z psychologiem. Jest to duże oparcie. Zawsze też mamy bardzo dobry kontakt z panią dyrektor, z nauczycielkami, zwłaszcza z wychowawcą. Możemy do wychowawcy zadzwonić z każdym problemem. Od nich też się dowiedziałam, że mogę mieć dofinansowania właśnie na wózki dla córki. Pampersy są refundowane przez PCPR w Tczewie i to właśnie też od nich się dowiedziałam i z tego PCPR-u właśnie później korzystałam z tych pomocy. Pobyt w Akademii Medycznej, Zuza miała 4 miesiące życia i tam zostałam poinformowana przez lekarza neurologa, że jest ośrodek wczesnej interwencji dla dzieci. Wszystkiego człowiek sam dochodził, nigdy się od niczego się nie dowiedział, bo nawet jadąc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie dowiem się wszystkiego. Widzi pan, ja teraz dopiero załatwiałam, gdzie Zuza ma 13 lat, że będą do mnie przyjeżdżać z fundacji, to jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Będzie miała rehabilitację 20 godzin miesięcznie i 20 godzin zajęć takich z integracji sensorycznej, z hipoterapii, będę dojeżdżała do Tczewa, o czym wcześniej nie wiedziałam, a tutaj dzięki kolejnej mamie, tak? Ale to mówię, Zuza już ma w tej chwili 13 lat. Przeważnie jest tak, że tam głównie są panie i one raczej są miłe i tak właśnie, no nie mogę narzekać, jeśli chodzi tutaj o Pelplin, to zawsze panie podpowiadały mi właśnie. Ja nie wiedziałam, gdzie krzyżyk postawić, gdzie haczyk, no z tym nie ma problemu, bo wszędzie pomogą wypisać dokumenty. Jak nie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy, w PCPR-ze w Tczewie nie ma problemu, panie pomogą. Nawet przyjeżdża nauczycielka i wie co, gdzie, nie, z tym akurat nie ma problemu. Nie wiedziałam w ogóle, gdzie mam uderzyć. Poinformowała mnie pani psychiatra właśnie, że trzeba złożyć wniosek, całą dokumentację zebrać. No, są na przykład trudności z tym, że czasami idziemy gdzieś i chcą nam pozabierać te oryginały, a oryginały przecież są nam potrzebne.
z MOPS-u, czy tam właśnie ze świadczeń rodzinnych i tak dalej, to nawet dzwoniły, jeśli tam czy papieru zapomniałam donieść, czy ten, to zadzwoniły i przypomniały, nie, że tam pani Beato, trzeba przenieść te papiery czy coś, no tak, że tam jakieś zasiłki czy coś, żeby mi nie przepadły. Zuza ma indywidualny tok nauczania, czyli ma nauczanie w domu. Przyjeżdża pani Magda. Oprócz tego korzystałyśmy, dopóki Zuzka nie zaczęła przechodzić silnych infekcji górnych dróg oddechowych, z rehabilitacji 2 razy w tygodniu, 2 godziny. No i tam jest wirówka, ten hydromasaż i z tego Zuza też korzystała, nie? Patryk ma tutaj fizykoterapię, ma terapię oczu. No ma różne takie, ma lokopedę. Naprawdę jest dużo tutaj zajęć takich, co Patryk korzysta z tego. Jest zadowolona, ja jestem też zadowolona. Dużo dodatkowych zajęć z poprzednią wychowawczynią, z panią Lidką Kukawką. Chodzi na rehabilitację właśnie przez te bioderka, bo ona ma inny taki chód. Także szkoła tej zapewniła mi rehabilitację jej. Z nauczaniem nie ma problemu, Zuza się otworzyła bardziej przy indywidualnym nauczaniu. Zaczyna pokazywać nam na obrazkach, co wywalczone jest naprawdę przez nauczycielki, bo to jest trzecia nauczycielka u nas, jest wywalczone. Zuzka zaczyna pokazywać na obrazkach, co chce, czego nie. Potrafi wybrać chustki, którą ma mieć podwiązaną pod szyję. Nawet młodsza córka pokazuje, gdzie młodsza córka jest wpuszczana niekiedy na ostatnie pół godziny zajęć i one we trzy pracują. I nauczycielka pokazuje Marysi na jakiej zasadzie i Maryśka razem z Zuzą, Zuzia, którą chustkę, czerwona czy niebieska. I Zuza potrafi wskazać, także to już jest bardzo dużo wywalczone. Jeździ dużo na wycieczki, właśnie korzysta z takich wyjazdów rekreacyjnych, no i rozwija swoje umiejętności na tyle, ile tam jest zdolny do tego, nie? Nie rezygnowałam z pracy, bo Laura, gdy się urodziłam, miałam 20 lat, ja też byłam krótko, wyszłam po prostu za mąż chwilę przed i no, mnie utrzymywał wtedy mąż. No, nie wiedziałam, że córka będzie chora i właśnie z tego tytułu, że jest tak ciężko chora, to są świadczenia od 3 lat. Gdy Laura skończyła 3 lata, po prostu dostałam świadczenie socjalne z tego tytułu, że nie mogę właśnie wykonywać pracy i 24/24 zajmuję się chorą córką. O te pieniążki na córkę zaczęłam starać się o te pieniądze w 2013 roku. Byłam wtedy w ciąży zagrożonej i pracowałam i dowiedziałam się, że mogę właśnie skorzystać z tej oferty. Dzięki temu, że jestem w domu, mogę poświęcić jej więcej uwagi, bo mam też inne dzieci, ale ona potrzebuje w sumie z nich najwięcej tej uwagi, prawda? I mogę zapewnić jej w miarę normalny rozwój. Wydaje mi się, że jest dobrze, że państwo jednak w końcu zareagowało na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Wiem, że kiedyś tego nie było, nie? Na pewno zmieniło nam się życie do 100%. No bo wiadomo, że jest już poświęcenie bardziej dla takiego dziecka. Musiałam zrezygnować z pracy, tylko mąż pracuje i utrzymuje się tylko z tego, co otrzymuje na Patryka. Także nie jest za lekko utrzymać się z tych pieniążków, bo wiadomo, że Patryk musi jeździć do różnych lekarzy, musimy mu zapewnić rehabilitację, no i odpowiednią opiekę. No a każdy wyjazd nas kosztuje, no samochód, bo nie mamy swojego pojazdu, żeby gdziekolwiek się poruszyć z Patrykiem, bo jest niemożliwością pociągiem czy jakimś innym tylko samochodem. Zuza miała półtorej roczku, jak byłam zmuszona zrezygnować z pracy. Nie miałam wyjścia, no bo zaczęło się jeżdżenie po szpitalach, badania, to głównie Centrum Zdrowia Dziecka było cały czas, bo Gdańsk nas oddelegował do Warszawy i średnio 2 razy w miesiącu żeśmy jeździli do Warszawy. W tym czasie mąż tylko pracował, też tylko w prywatnej firmie, a to wiadomo jak. W tej chwili jest o tyle lepiej, że te mamy wywalczyły dzieci niepełnosprawnych, co w Sejmie były, wywalczyły, że nam podnieśli. W tej chwili mamy, o ile się nie mylę, 1553 zł razem z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Dla mnie to już jest dużo. Dla mnie jest to już dużo, bo starcza mi na leki, które no niestety, nie oszukujmy się, ale z miesiąca na miesiąc są coraz droższe. Pampersy trzeba też dopłacać, a wiadomo, ja z Zuzą nie mogę czekać pół roku na wizytę lekarską. Jeżeli się dzieje coś teraz, nagle, tak jak teraz jadę do dentysty, no to z dnia na dzień się nie dostanę.
trzeba sobie radzić, co nie zmienia faktu, że mąż był 6 lat za granicą. Ale reakcja Zuzy niezastąpiona, jak wracał po 8 tygodniach, to po prostu uśmiech i czyli żeśmy stwierdzili, rozumie i to bardzo dużo, nie? Tylko nie powie nam tego, nie pokaże, ale wszystko jest do wywalczenia. Wszędzie musimy poruszać się z nim, ja i mąż musimy mieć go obok siebie, obok, żeby z nim przejść do ubikacji, czy do kuchni, czy gdziekolwiek, czy nawet wyjście na dwór. Sprawia nam, że musimy mieć kogoś drugiego, bo ja nie jestem w stanie, żeby wyjść z dzieckiem sama. No, życie właśnie z takim dzieckiem, z niepełnosprawnym, właśnie z takim ADHD, no i oczywiście też upośledzeniem jednak umysłowym, nie jest wcale łatwe. Codziennie mamy przed sobą nowe problemy wynikające, bo ona już dojrzewa, ona ma 13 lat. Z Zuzą to jest przebywanie 24 na dobę. Ja z Zuzą jestem 24 godziny na dobę. No niestety Zuza jest ciężkim przypadkiem, to nawet dr Alfred Bem nam powiedział, będąc w Czechach, że nie wie, jak Zuzi pomóc. Zuzia ma epilepsję lekooporną, bardzo ciężką. Zdarza się, że jest to nawet 10 ataków padaczkowych dziennie. Ale to są ataki podczas snu. Także ja muszę z Zuzą spać, bo dostaję atak podczas snu. No muszę, jakby dostała bezdech, to... Na pewno jak Laura się urodziła, to tego wszystkiego się uczyłam i to było pewnie takie... Do 10 lat no chyba tak się uczyłam cały czas, mi się wydaje, nie? Że tak, to było wszystko jeszcze w takim stresie. Pewnie teraz też jest, ale już... No już te 20 lat to jakby tak człowiek się przyzwyczaił, już tak wie, no mniej więcej co to mi dolega i tak dalej. No ale nie zamieniłabym jej na nic innego, bo to jest moja jedyna córeczka, kochana córeczka, prawda? I trudno, jak tak musiało być, no to tak musi być, nie? Trzeba przystosować się po prostu. No i najgorsze, wie pan co jest najgorsze w tym wszystkim, że ja nie mogę jej pomóc. Że jest tyle dostępnych leków na rynku, tego wszystkiego, a ja nie potrafię tego zatrzymać, że jak dostanie atak, nie mogę jej pomóc. Wiem, że ją boli przytulenie, czy coś da? Nie wiem, czy coś da przytulenie. Może się wyciszy, ale bólu nie pomoże, nie? Mamy przerobione bardzo dużą ilość leków i na chwilę obecną mieliśmy lek, którego butla kosztowała 2000 zł. Mieliśmy go przez 2 miesiące. No i nie pomógł, tak? Był taki innowacyjny, nowa jakaś metoda. Myślałam o komórkach macierzystych, bo mówią, że one trafiają do miejsca, które jest uszkodzone. No ale na chwilę obecną no, to są takie pieniądze, że mało kogo stać na to, żeby w to zainwestować, bo to jest inwestycja, ale pożyteczna, nie? Ci idą na zabawę karnawałową, ci idą na to, a ja z Zuzką co, jestem w domu, bo co? Mama, a jak dostanie atak, a nakarmić, bo ma pega. Już są nauczeni, wszyscy przeszkoleni, jak się Zuzę karmi, ale z tymi atakami nie wszyscy sobie radzą. Boją się, tak, bo zdarzają się też bezdechy. Zdarzają się bezdechy, zdarza się utrata przytomności, a nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. Tak jak mama, nie? Żebym chciała, żeby po prostu społeczeństwo było doinformowane. Bo mówię, idzie się do lekarza, my zawsze idziemy do lekarza, do dentysty. Na przykład dentysta nie podejmie się leczenia zębów mojej córce, bo ona może się ruszyć, jest nieprzewidywalna. Muszę na przykład, jakby miała takie duże problemy z zębami, muszę jeździć z nią do akademii i wtedy to dziecko jest prawdopodobnie usypiane i ma leczone wszystkie zęby. No zmieniłabym na pewno, żeby były bardziej przystosowane wszystko dla dzieci niepełnosprawnych. Żeby nie utrudniało takiego tam życia codziennego, wyjścia, no to jest proste, wyjścia na dwór z dzieckiem. Mamy schody i nie dam rady ze schodów na przykład go znieść, no bo jest za ciężki i już jest problem nawet z wyjściem na dwór. I zmieniłabym, żeby jakieś podesty czy cokolwiek było refundowane, a jest refundowane, ale tylko w jakimś stopniu, a na drugą część nas naprawdę nie stać, żeby Patrykowi zafundować takie właśnie podjazd do domu. Chodzi na przykład o przejazdy, z tego co ten, to że niby się nam nie należy, że karetkę to właśnie
Znaczy jest taki problem, bo tu w Perpinie mówią, że nam się nie należy, że gdzie tam, gdzie jeździmy do poradni, to poradnia powinna nas skierować tam z poradni, znowu twierdzą, że to jest chore, że oni... No i tu nijak nie mogę dojść, jak w końcu mi się należy. Może łatwiejsza dostępność do sprzętów dla dzieci, bo jeżeli rodzic składa wniosek na wózek, z którego dziecko wyrosło, czy na buty, to są duże pieniądze, bo sandały dla dzieciaka niepełnosprawnego, dobre sandały kosztują 600 zł, a ty dostajesz odmowę na to. Wózek, żeśmy kupowali w zeszłym roku, kosztuje 13,5 tysiąca. Nie każdy ma środki uzbierane z 1%, żeby sobie na to pozwolić i nie każdy ma takie pieniądze odłożone w skarpecie przysłowiowej, żeby na to mieć. I ty dostajesz pismo do domu, że oni ci nie dadzą, jest miesiąc luty i oni ci mówią, że nie mają na to pieniędzy, bo... No bo nie ma już. Na rok tam na przykład 2017, w lutym już nie ma pieniążków, środków. I po prostu jesteś w kropce, bo dziecko wyrosło z wózka, nie powinno w nim jeździć, a ty co masz zrobić? Wiedza o tych chorobach naszych dzieci dla innych rodziców by była w sumie taką najlepszą, dla nas też takim najlepszym w sumie wsparciem. Żeby nie było po prostu tyle tego starania się o to wszystko. Utrudniania rodzicom tych papierów, tego wszystkiego. No przecież wiadomo, że ma od lekarza, że jest niepełnosprawny na tyle i tyle opisane jest, jakim dziecko jest w stanie, a jednak jest bardzo dużo trudności. Jest bardzo ciężko dostać się do lekarza z dzieckiem. Czy to jest ortopeda, czy to jest chirurg, czy to jest nawet stomatolog, bo wiem, że na zaspie dla dzieci niepełnosprawnych, jakbym chciała teraz z Zuzą jechać do dentysty, jest kolejka pół roku. Nawet dla dzieci z bólem. No, trzeba tego wszystkiego pilnować i jak właśnie PCPR na początku roku dostaje pieniądze, to zaraz składać wnioski na to, co jest potrzebne, żeby to uzyskać, bo jest tak, że na przykład zwroty za pampersy już w tej chwili nawet już nie składamy, bo naprawdę jest tak, że są 3 miesiące zwrot, a już po 3 miesiącach nie mają pieniędzy. Mam nadzieję, że to się przysłuży i może ktoś gdzieś tam u góry pomyśli o tych dzieciakach. Nie o mamach, tylko o dzieciakach, o dostępności łatwiejszej dla nich do wszystkiego, bo my tylko im pomagamy, tak? Ułatwiamy w życiu codziennym, a one bez nas by nie funkcjonowały i bez sprzętów.